Cześć, witam Cię z mojego DevOffice i dzisiaj sobie kontynuujemy temat projektu podkurs, projektu Retrospective Dev. I to, co dzisiaj chcę Ci pokazać, to odkrywanie domeny. Może się wydawać, że temat tablicy do retro tam nie jest w ogóle domenowy, ale zaraz Ci pokażę, że faktycznie tam się dzieją rzeczy, które mają swoje ograniczenia, swoje niezmienniki, swoje podziały i to nie jest takie trywialne, to nie jest taki typowy krót, jakby mogło się wydawać. Także za moment przejdziemy sobie do tablicy, ale najpierw Ty zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz kanał, a ja pójdę sobie zrobić szybką poranną kawę, ponieważ jest godzina 7:30. Także za moment wracam i przejdziemy sobie do tablicy i do tego, jak nam się wyklarowuje domena z naszych wymagań związanych z retroboardem. OK, kawa już się pije. Więc jak to jest z tą domeną w naszym projekcie do retroboarda? Podejdźmy sobie do tablicy, ale może sobie przełącz na drugą kamerę, będzie łatwiej to tłumaczyć. OK, nie będę tutaj powtarzał tych wymagań, które sobie założyliśmy, o których mówiłem w jednym z poprzednich vlogów. Także jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałaś, to zachęcam, żeby sobie zobaczyć. I teraz co zrobiłem dalej? Podzieliłem sobie te wszystkie wymagania tak jakby na trzy obszary, tak? Czyli sama tablica, czyli ten board, na którym przez cały tam sprint, jakiś okres, czy po prostu odcinek czasu pracujemy, dodajemy sobie itemy, usuwamy itemy, przesuwamy je, czy dodajemy je do kolumny takiej czy innej i w ten sposób po prostu uzupełniamy sobie aktualnego boarda. Jeden board tylko może być otwarty. I możemy sobie właśnie przenosić te itemy, plus możemy głosować na itemy. Tak, czyli jeżeli w trakcie, tam załóżmy sprintu, nam się podoba, że ktoś dodał już karteczkę na zasadzie na przykład brakuje definition done, no to zamiast dodawać drugą taką samą, możemy sobie na nią zagłosować, że jesteśmy za tym pomysłem. Drugi element, drugi obszar naszej aplikacji to jest sesja retro, tak? Czyli to jest moment, kiedy wszyscy sobie siadamy na spotkaniu, ktoś udostępnia ekran albo po prostu wszyscy otwierają sobie aplikację i tak naprawdę przechodzimy przez, założyłem sobie cztery fazy. Czyli podsumowanie poprzedniej sesji, tak? Czyli jakie wtedy akcje były podjęte i czy zostały ukończone. Uzupełnianie i głosowanie, czyli tak naprawdę zrobienie tego, co robiliśmy przez ostatni okres, przez to ostatni okres, kiedy nasza tablica istniała, no ale zawsze wiem z doświadczenia, że jeszcze potrzebne jest chwilę czasu, żeby osoby, które nie lubią tego robić w trakcie sprintu na przykład, żeby sobie z tym poradziły. Mamy główną sesję, czyli właśnie dyskusja nad każdym itemem, dodawanie akcji do itemów. No i podsumowanie, czyli zebranie tak naprawdę informacji, jakie itemy sobie dodaliśmy, jakie akcje dodaliśmy, jakie akcje zamknęliśmy w trakcie na przykład podsumowania poprzedniego sprintu, znaczy poprzedniej sesji. No, takie podsumowanie ogólnie mówiąc, nie? Tu jest jeszcze timer, ale tu stwierdziłem, że to będzie jako drugi etap. Na razie załóżmy, że między tymi fazami przeklikujemy się ręcznie. No i na etapie sesji tak naprawdę główna rzecz, którą robimy, to dodajemy akcje, ewentualnie zamykamy akcje, które już się odbyły. No i trzeci etap, powiedzmy, trzeci obszar to jest po prostu historia retro, jakieś statystyki, jakieś podsumowania poprzednich sesji. Więc to jest tak naprawdę read-only, także można założyć, że to, co jest tutaj, to jest bardziej odczyt, bardziej model do odczytu, bardziej prezentacja danych, więc to nas średnio interesuje, bo tak naprawdę jedyne, co tutaj się może zdarzyć, to to, że może, no nie, właściwie to nic się nie może zdarzyć, nie? Bo tutaj cokolwiek wyświetlamy, no to albo przeszło już na nowego boarda, albo zostało gdzieś tutaj obsłużone przez poprzednie etapy, także to jest tylko, czy to są statystyki, to są dane, które wyciągamy po prostu z bazy. To, co tutaj pokazuję, jest dalej in progress, tak? Więc widzisz jakby mój proces myślowy, to nie jest pełna tablica ze wszystkimi elementami, no jakby możesz zobaczyć, że po prostu często z takiego chaosu rodzą się dopiero pomysły. I teraz jakie tutaj pomysły się urodziły? Pierwsze, co widzisz, to to, że mamy właśnie dwa obszary, więc już nam to sugeruje dwie poddomeny, tak? Czyli jedna to jest taki obszar, w którym mamy po prostu, w którym głównym tak naprawdę
elementem jest tablica i zarządzanie tą tablicą, bo przenosimy itemy, dodajemy itemy, usuwamy itemy z tej listy, otwieramy boarda, przenosząc itemy z poprzedniego boarda, tak, czyli to wszystko, co się dzieje tutaj. Tutaj, w tym momencie już tablica jest tak naprawdę zamknięta, no powiedzmy tam do pewnych szczegółów, ale jakby tutaj już skupiamy się na tu i teraz, czyli to jest coś, co to, co trwa tam tydzień, dwa, pięć, to jest coś, co trwa na przykład pół godziny, godzinę. Więc to ma dużo krótszy, powiedzmy, czas życia i tak naprawdę od momentu utworzenia sesji do zakończenia sesji właśnie miną pewnie godziny. Tutaj miną między otworzeniem a zamknięciem boarda miną tygodnie. I tutaj tak naprawdę się skupiamy na akcjach i na prezentacji tego, co zbieraliśmy przez dłuższy czas. Tutaj, tak jak mówię, zarządzaliśmy tablicą. I teraz już zaczęły mi się w głowie budować pewne odrębne elementy, które ze sobą będą współdziałać. No bo teraz zobacz, jeżeli byśmy na przykład założyli, że mamy dodawanie itemów, nie? Czyli dodajemy tak naprawdę itemy do boarda i no i te, no, oni na boardzie żyją. I teraz gdybyśmy to robili tak dosyć klasycznie, czyli znaczy tak bardziej szkolnie, nie? Czyli mamy obiekt, reprezentację naszej tablicy i w tej tablicy jest lista dodanych itemów, to w sensie całe te itemy, to teraz pytanie, czy przeniesienie jakiegoś itemu między... To byśmy mieli taką sytuację, że jeżeli na przykład przenosimy item z jednej tablicy na drugą, bo się skończył na przykład sprint, otworzyliśmy nowy, no jednak wszystko zostało zamknięte, no to pytanie, czy dla itemu to coś zmienia, nie? Tak to byśmy musieli po prostu te obiekty dosłownie przepisywać z jednej listy na drugą, tam działać z jakimiś kopiami i tak dalej, ale czy item obchodzi w ogóle to, że zmienia się tablica, na której jest? No nie, on jest albo otwarty, albo zamknięty i ma jakiś opis, no nie? To, że przeniesiemy go z kolumny A do kolumny B, też nic nie oznacza, bo dalej on jest albo otwarty, albo zamknięty. Tak naprawdę to tablica obchodzi, jakie itemy zawiera. W dodatku, więc już mamy pierwszą taką rzecz, że być może tablica i item to są dwa oddzielne elementy. No i faktycznie tak sobie tutaj założyłem, że mamy tablicę do retro, która odpowiada za to, żeby pilnować, kiedy jest otwarta i jaką ma listę itemów, w której kolumnie, ale to nie muszą być całe itemy, tak naprawdę ona musi wiedzieć, który item gdzie jest, a to, co się pod nim kryje, no to w sumie tablicy nie obchodzi, nie? To jest kwestia prezentacji. Ważne jest dla niej to, żeby pilnować, że ten item się na niej faktycznie znalazł. W dodatku, tak naprawdę jej trochę nie obchodzi, czy item jest zamknięty, czy otwarty, bo jeżeli jest, bo właściwie my na poziomie zapisu nic z tym nie robimy, więc ona nie potrzebuje nawet informacji o tym, czy item jest otwarty, czy zamknięty. Ją mi obchodzi to, czy item należy do tej tablicy, czy nie. Jeżeli tworzymy nową tablicę na podstawie otwartych itemów, no to po prostu dostaje listę, co było otwarte, teraz to się znajduje na tablicy, dodajemy nowe. Jeżeli w trakcie zamkniemy jakieś itemy, to one dalej należą do tablicy. To już jest kwestia prezentacji, czy chcemy je pokazywać, czy nie, czy coś z nimi dodatkowo robić. A właśnie, item obchodzi, czy jest otwarty, czy zamknięty, czy jest dodany, czy jest usunięty. I tak samo, jeżeli... No i tutaj jeszcze przenoszenie właśnie między kolumnami, to też jest odpowiedzialność tablicy, no bo to ona decyduje, co gdzie jest, a nie item po prostu jest, nie? Czasem ten sam item może być pozytywny i negatywny. Przykładowo, nie wiem, brak testów może być dla jednego zespołu czymś spoko, dla kogoś innego czymś niespoko, no a item jest taki sam, ale na jednej tablicy będzie przesunięty na jedną kolumnę, na drugiej tablicy na drugą. I teraz, jeżeli chodzi znowu o głosowanie, to tablicy kompletnie nie obchodzi to, kto jak głosuje na itemy. Po prostu są itemy otwarte, zamknięte, tablica nie wie o tym, czy coś jest otwarte, czy zamknięte. Na itemy możemy głosować, nieważne czy są w tablicy tej, czy poprzedniej. Tak naprawdę, jeżeli coś było ważne dla kogoś, no to mógł głosować wcześniej, dalej to jest ważne, nieważne, że się zmieniła tablica. Więc na pewno głosowanie nie dotyczy boarda, także głosowanie może dotyczyć albo użytkownika, albo itemu. No i teraz w moim przypadku założyłem, że każdy użytkownik może zagłosować na dowolną liczbę itemów, czyli może stwierdzić, że wszystkie są najważniejsze, ale
nie może zagłosować więcej niż raz na dany item. Czyli to tak naprawdę item musi pilnować, czy ktoś już zagłosował na niego, czy nie. A więc głosowanie jest ewidentnie odpowiedzialnością itemu na tablicy. No tak samo jakieś zmiany tytułu, zmiany opisu, jeżeli sobie coś takiego wprowadzimy, chociaż raczej będzie to po prostu tytuł na razie. No i stan itemu, no to jest odpowiedzialność tego itemu. Teraz mamy kolejną rzecz, czyli sesja. Tu już mamy tą tablicę, mamy zamknięty temat, no i sesja. W sesji, jakby odpowiedzialnością sesji jest pilnowanie, na którym jest stanie, jakie itemy zostały w ramach sesji, znaczy jakie akcje zostały w ramach sesji dodane. Więc, po pierwsze, sesja na pewno musi wiedzieć, o jakim boardzie jest mowa, tak, ewentualnie jaki był jeszcze poprzedni board, czy jaka była poprzednia sesja, ale tak naprawdę trochę jej nie obchodzi to, jakie itemy tam się znajdują, bo to wiemy z boarda, nie? W sensie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, że skoro ta sesja wie o tym, jakiego boarda dotyczy, no to board wie, jakie ma itemy, no i na tej podstawie możemy ewentualnie coś z tym robić. Sama sesja nie operuje na itemach. Tak naprawdę ten etap tutaj, że jest wypełnianie i głosowanie, to jest odpowiedzialność boarda, ewentualnie itemu, ale po prostu do tego momentu nasz board nie jest jeszcze zamknięty i to nas jedynie obchodzi, a to jakby nie wpływa na nic, nie? W sensie mogliśmy wcześniej wypełniać i głosować, tak samo możemy głosować i wypełniać w tym momencie. To jest tak naprawdę kwestia tego, żeby nasza sesja, nasze spotkanie było prowadzone w jakiejś kolejności. I tak naprawdę zamknięcie boarda będzie prawdopodobnie dopiero po summary, czyli podsumowanie sesji będzie tak naprawdę zamknięciem naszego retro boarda. Więc tutaj możemy powiedzieć, że sesja odpowiada za to, żeby pilnować, w jakim jest aktualnie stanie. Właściwie nie musimy tego ograniczać, nie musimy w ten sposób ograniczać dostępu do tablicy, bo i właściwie no, tutaj chcemy mieć elastyczność. Wiem, że to uproszczenie, które mi po prostu upraszcza moją domenę, mój problem, no ale czemu nie? No, ja sam jestem tutaj ekspertem domenowym, no to sobie to wymyślam. Jakby tutaj te stany, te fazy sesji nie wpływają właściwie na nic, poza tym ostatnim elementem, kiedy podsumowanie sesji zamyka dostęp do boarda i tworzy tak naprawdę nowego boarda, który będzie podsumowany następnym razem. No i jedyne, za co sesja odpowiada, to jest trzymanie informacji, jakie akcje były w ramach niej podjęte, po to, żeby móc następnym razem je podsumować, zobaczyć, czy się zamykają, ale oczywiście te akcje dalej mogą być zamykane niezależnie, w sensie w trakcie sprintu możemy te akcje, powinniśmy nawet te akcje zamykać i dlatego akcja jakby też jest osobnym tutaj bytem przypiętym, no pewnie wie, w jakim itemie jest i tego się raczej nie znaczy to można zmienić, w sensie można przepiąć akcję do innego itemu, ale tak naprawdę itemu nie obchodzi, jakie ma akcje, bo od tego nie zależy jego stan. A może zależy, nie? W sensie jeżeli uznasz, że chcesz, żeby na przykład stan zamknięty itemu był tylko wtedy, kiedy wszystkie akcje zostały do niego zamknięte, no to w porządku. Ja sobie przyjąłem, że akcje mogę zamykać niezależnie, a item może być rozwiązany, może nie. Bo może być tak, że na przykład dodaliśmy akcję, tam nie wiem, napisać definition of done, zrobiliśmy to, no ale nasz item brakującego definition of done dalej jest otwarty, bo to nie rozwiązało naszego problemu, bo nikt z tego nie korzysta. W tym momencie mi się urodziły już cztery jakby elementy mojego całego procesu, czyli tablica retro, item, który jest jakąś karteczką po prostu na retro, akcja, która jest przypięta do itemu, ale tak naprawdę nie jest z nim aż tak mocno powiązana, w sensie nie musi mieć całej informacji o itemie, tak samo item nie musi mieć całej informacji o akcji, czy akcjach, które są do niego przypięte. No i sesja, która odpowiada za to, żeby być w jakimś stanie i trzymać listę akcji, które zostały w ramach niej podjęte. No i teraz każdy z tych elementów sobie osobno trzyma swoje walidacje, swoje niezmienniki, czyli retroboard trzyma informację o tym, że dany item może być tylko w jednej kolumnie naraz. Trzyma informację o tym, jakie są przypisane do tego boarda itemy i ewentualnie do jakiego teamu należy. Item
itemu nie obchodzi, na jakim jest boardzie, gdzie jest przypisany, w jakim jest, w jakiej jest aktualnie kolumnie, a item obchodzi, jaki ma tytuł, czy jest otwarty, czy jest zamknięty i kto na niego głosował, tak? Czy ewentualnie jest usunięty, czy nie. Akcja. Akcji nie obchodzi, co się znajduje w itemie, obchodzi ją tylko, do jakiego itemu jest przypisana, ale też obchodzi ją po prostu stan, czyli czy jest zakończona, czy niezakończona, no i jaki ma ewentualnie opis. No i sesja. Sesja obchodzi, jakie akcje zostały w ramach niej utworzone i kiedy została rozpoczęta, kiedy została zakończona i no do jakiego jest boarda przypisana, plus w jakim jest aktualnie stanie, żeby było wiadomo, na jakim etapie naszej sesji jesteśmy. Więc tak mniej więcej wygląda ta wstępnie zarys domeny. Wiem, że to jest bardzo, może wydaje się banalne i też trochę chaotyczne, ale uwierz mi, kiedy zaczniemy sobie to lepiej rozpisywać, to będzie wyglądać dużo lepiej. I też ten proces w pewien sposób będę chciał na kurs przenieść, więc tam na pewno będzie też to opisane dużo dokładniej. Tutaj jest no, taka właściwie moja burza mózgów, nie? Trochę wchodzisz jakby w tym etapie in progress, bo gdybym normalnie chciał to pokazać, to pewnie byś widział na początek ten tytuł, który ostatnio pokazałem i już efekt końcowy, a to jest tak naprawdę coś pomiędzy. Ja w ten sposób pracuję, że sobie rozpisuję różne rzeczy na tablicy. Czasem są chaotyczne, czasem coś skreślam, czasem coś przenoszę, czasem są wiszące jakieś słowa kluczowe. I w ten sposób mi się buduje w głowie cała wizja tego projektu. I teraz jeszcze zauważ, że ani razu nie wspomniałem jeszcze o kodzie do tego, no nie? Tam pojawiały się pewne jakieś przesłanki i oczywiście, że jest to trudne, żeby teraz nie rozmawiać o kodzie, no bo każdy teraz programista chciałby po prostu wziąć klawiaturę i zacząć to wszystko pisać, ale właśnie to też chcę pokazać, że takie odkrywanie pewnych wymagań, pewnych granic, pewnych właśnie kontekstów, bandyt kontekstów, nawet nie bójmy się tego słowa, powinno być robione na takim modelu koncepcyjnym, na takim modelu właśnie dosłownie zapisanym na mazakiem na tablicy, bo ten mazak mogę zmazać dosłownie jednym ruchem ręki i coś przepisać, napisać w innym miejscu, narysować strzałeczkę, cokolwiek, a jeżeli już to zaimplementuję, no to jednak poświęca na to więcej czasu, przenoszenie tego no będzie jednak bardziej kłopotliwe, no i też dużo prościej jest wtedy powiedzieć, machnąć ręką, powiedzieć, że okej, niech tak zostanie. A tutaj mogę to wszystko przemyśleć i być może na przykład niektóre elementy usunąć albo coś odkryć, czego w ogóle wcześniej nie widziałem. I takie kreślenie po tablicy po prostu to ułatwia, bo jak już zaczniemy pisać te modele w kodzie, to dużo trudniej jest zobaczyć pewne nieoczywiste zależności. Tutaj jeszcze jest to zrobić łatwo, no i też łatwo to po prostu zmodyfikować. Ale spokojnie, kod się też niedługo pojawi. Na razie specjalnie też staram się w ogóle nie myśleć o tym, jak to zaimplementuję, chociaż jest to oczywiście trudne dla mnie, ale zobaczysz, że będzie to miało większy sens. Także teraz zabieram się jeszcze za udokumentowanie tego w repo GitHubowym, bo już założyłem sobie repo, ono jest publiczne, więc tak naprawdę w sumie mogę dać już do niego dostęp, tam się będzie pojawiać pewnie jakiś powoli kod, jakaś wstępna dokumentacja, także zapraszam Cię do linku w opisie, tam jest link do GitHuba tego projektu, no bo on tak będzie publiczny, no bo będzie dostępny chociażby dla kursantów, a też myślę, że w ten sposób, jeżeli ktoś zobaczy, jak ten kod wygląda, no to będzie chciał się na przykład dowiedzieć, jak został zbudowany, no i wtedy kursik siądzie jak złoto. A jeszcze w kontekście baz grafowych, o których tak ostatnio często mówię, to przez to, że jest problem z transakcjami na API gremlinowym w Kosmosie, znalazłem potencjalnie jeszcze inne rozwiązanie, które być może się sprawdzi, ale to będę musiał pewnie sobie przetestować przy okazji, gdzieś tam w wolnym czasie. Bo jest taka baza Janus Graph, która jest open source i no, obiecuję, że jest transakcyjna i skalowalna, ale jest tutaj jeden haczyk. Ona wymaga osobnego storage'u, bo ona domyślnie działa w pamięci, ale to, co posiada, to połączenie z Cassandrą, z bazą Cassandra. I teraz jaka inna baza, z której my korzystamy, czy chcemy korzystać, posiada API Cassandry? CosmosDB. I tam są transakcje dostępne, więc pomysł, który mam, jest taki, czy udałoby się spiąć ten graf, tą bazę grafową, ze storage'em, z API Cassandrowym w CosmosDB. Jeżeli to zadziała, to by było super, bo to by oznaczało, że mamy jednocześnie wykorzystaną bazę Microsoftu, a z drugiej strony mamy transakcje, no i tutaj obiecują jeszcze kilka fajnych rzeczy,
No, między innymi to, że obsługiwany jest normalny Gremlin, w sensie jest obsługiwany ten pełna specyfikacja tego Gremlina, której brakowało nam w kosmosie. Tam nie ma chociażby bajtkodowych zapytań, bajtkodowych requestów, więc wszystko musi iść stringiem i przez to po pierwsze się to ciężko buduje, po drugie jest mniej wydajne z tego co wiem, a tutaj to jest wszystko obsłużone, także zobaczymy czy to się uda, ale tak jak mówię, to jest raczej temat na taką inwestygację, takie POC gdzieś tam w wolnym czasie, bo na razie jeszcze aż takich problemów nie mamy, zwłaszcza jeżeli sobie zaimplementowaliśmy to w ten sposób, o którym mówiłem we wczorajszym vlogu. No i już na GitHubie jest repozytorium właśnie dla projektu Retrospective, czyli tego, który projektuję. No i tutaj jest w README po prostu na razie rozpisana lista, powiedzmy, funkcjonalności, które chcę zrobić, także powoli będę je wypełniał. I myślę, że do jutra dodam tutaj też opis architektury, opis modeli, które będę stosował, jakichś zachowań, ale to na spokojnie. Link do tego repozytorium jest oczywiście w opisie tego filmu. A z mojej strony na dzisiaj to będzie tyle. Tak naprawdę głównie się skupiłem, no poza oczywiście pracą, gdzie mieliśmy trochę tematów związanych dalej z tym CQRS-em, z tymi bazami, to poza tym po prostu się skupiłem na tym projekcie Retrospective. Rozpisywałem sobie, zresztą jak widzisz, tam też był diagram związany z, powiedzmy, czasem istnienia obiektów. To sobie wszystko rozpisałem, no i będę dawał znać na bieżąco, jak to wszystko idzie, więc zachęcam Cię do śledzenia, więc oczywiście także zasubskrybuj ten kanał, zostaw przy okazji łapkę w górę, no i widzimy się w kolejnych filmach, także dzięki wielkie na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!